27 września 2014 rok znajduje się w miejscowości Bielice w Górach Bialskich. Chciałem pokazać kościół pod wezwaniem świętego Wincentego i Walentego. Jak widać, kościół jest w bardzo kiepskim stanie. Byłem tu przed kilku laty, no i niewiele się zmieniło, a jeśli się zmieniło, to zmieniło się na niekorzyść, bo popada dosłownie w ruinę. Piękne okolice, piękne otoczenie, góry bialskie, krystaliczne powietrze. Można powiedzieć kurort. Znajduje się tutaj też wyciąg narciarski. I nie pasuje, żeby taki zabytkowy obiekt sakralny, jak ten kościół, tutaj po prostu stał przy drodze i przykro na to popatrzeć. Miejscowość i te okolice należą do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Wracam kamerą na bryłę tego kościoła. Chcę go pokazać ze wszystkich stron. Kościół rzymskokatolicki świętego Wincentego i świętego Walentego. Tutaj jest historia kościoła, którą później podam w opisie. Jest tutaj tablica pamiątkowa. Napisy na niej się już bardzo zatarły. Ale również podam treść napisów na tej tablicy pod filmem. Niezbyt wysoka wieża, dach blaszany, no tynk się sypie, widać tutaj wilgoć i to bardzo potężną wilgoć. To wszystko trzeba było odwodnić, porasta tutaj fundamenty i powyżej fundamentów na murach mech. Ciemne, mokre plamy wilgoci. Dosyć ciekawy styl tego kościółka. Do środka w tej chwili się nie mogę dostać. Tu jest zapewne prezbiterium i o kształcie koła. Tuż przy kościółku płynie rzeka. Z pewnością słychać, jak ta rzeka pięknie szumi, górska czy ściutka rzeka. I kościół z tej strony. Tak wygląda.
I tuż przy kościele, po drugiej stronie góry. Pokazuję fragmenty tych gór. Wyciąg. I na tym kończę filmowanie tego kościoła, który wymaga szybkiej interwencji, czyli remontu.